Zbiorcza droga południowa pobiegnie przez środek miasta, połączy dzielnicę Tarninów z osiedlem Piekary poprzez istniejącą ulicę Grabskiego i nowy most, który powstanie na Kaczawie. To bardzo kosztowna inwestycja. Szacuje się, że pochłonie około 90 milionów złotych. Jako że jest to droga gminna, miasto nie ma szans na pozyskanie dofinansowania z zewnątrz. W pełni świadomi tego podejmujemy tą decyzję budowy tego mostu wraz przeprawy wraz z drogą. Jednocześnie z optymalnym poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Oprócz odcinka drogi o długości ponad 1,5 km i nowego mostu na Kaczawie ma powstać również 500 miejsc parkingowych. Będą one obsługiwać m.in. park, stadion sportowy, korty tenisowe i kąpielisko. Z budowy obwodnicy cieszą się najbardziej kierowcy, którym droga ułatwi jazdę po mieście. W tej chwili dwa mosty tutaj na takie miasto jak Legnica to jest stanowczo za mało. Wystarczy, że jeden jest tam w jakimś remoncie albo unieruchomiony, to już straszne korki, nie ma możliwości wyjazdu z miasta. Także ta obwodnica jest bardzo konieczna. To jest normalne, że im więcej obwodnic, tym lepiej dla miasta. Rozpoczęcie budowy zbiorczej drogi południowej możliwe jest ze względu na przyspieszone prace na ulicy Jaworzyńskiej. Tu remont powinien zakończyć się w 2016 roku, a nie jak zakładano w 2017. Potrzebne do tego 2 miliony złotych radni przesuną z przyszłorocznego budżetu. Kiedy natomiast można spodziewać się gotowej drogi południowej? Chcemy znacznie szybciej skończyć to niż upłynie ta kadencja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku ruszy budowa pierwszego odcinka zbiorczej drogi południowej od ulicy Jaworzyńskiej do Rzeczpospolitej.